Rok 2021 jako rok lemoski to koncepcja, która wyjątkowo mi odpowiada, raz ze względu na historyczno-literackie znaczenie tego pisarza i jego twórczości, a drugi z powodów osobistych, ponieważ to pisarz, którego miałem zaszczyt i przyjemność znać osobiście. I wiem, jak dla niego ważne było to, że znaczy dla kultury polskiej i historii Polski. Był to pisarz, który miał poczucie swojej ważności. Kiedy dziś mówimy o prozie Lema, to mówimy o czymś, co pokazało dobitnie, że ta proza fantastyczna, którą niektórzy uważają za taką no, trochę wymyśloną odmianę SF, gdzie różne fantazje o podróżach kosmicznych albo o różnych formach doświadczeń socjotechnicznych, które mają przerobić społeczeństwo na formę chcianą przez jakiegoś uzurpatora czy dyktatora. Utwory, które są poświęcone na przykład myślącym supermózgom elektronowym, które wyzwalają się spod władzy ludzkiej i zabierają się stąd, że tak powiem, ale nie niszczą akurat koncepcji Lema, bo on uważał, że automaty też są racjonalne. No to wszystko w dużym stopniu się realizowało albo realizuje i tak ten postęp techniczny i cywilizacyjny idzie do przodu. A wszystkie koszmary, o których on pisał, koszmary te właśnie socjotechniki i tyranii i mordowania ludzkiego, które on poznał na własnej skórze, ponieważ jak wiemy, Lem jest pochodzenia żydowskiego. I znalazł się we Lwowie w czasie okupacji. We Lwowie właściwie prawie wszystkich Żydów wymordowano. Jakim cudem ocalał on, jego matka i ojciec, to właściwie my do dziś nie wiemy, bo on też tabuizował tę sprawę. On tak to wyprał ze swojej pamięci, albo świadomie nie chciał o tym mówić, że, ale wiemy, że doznał i widział rzeczy straszne. Można by był cudem ocalony z Holokaustu. Więc kwestia tego, co można zrobić społeczeństwu, co można zrobić ludziom, bardzo mocno go obchodziła i pokazywał różne warianty takich modeli. Można też powiedzieć, że takim stałym tematem twórczości Lema no to był to był najpierw lot ku gwiazdom, ku innym cywilizacjom, potem powrót. Powrót, który na go był nieudany, bo chociaż ci, co wracali, byli cali częściowo, bo niektórzy ginęli. Myślę teraz o książce Powrót z gwiazd, ale oni już się nie nadawali do tego społeczeństwa. Oni już nie mogli żyć tu, ponieważ te dziesiątki lat spędzonych poza cywilizacją ludzką, w zamknięciu, tak jak w więzieniu, powodowały w nich bardzo poważne zmiany. Z kolei wyprawa ku innym cywilizacjom, które spodziewano się odnaleźć, okazywała się też nieporozumieniem. Zresztą rzecz ciekawa, kiedy mówimy o Lemie i o jego znaczeniu, to mało kto wie. Kiedy odbyła się pierwsza wielka konferencja plenarna uczonych astrofizyków, gdzie się znaleźli Amerykanie i Rosjanie po raz pierwszy w jednych salach naukowych. To było w Biurakanie, w obserwatorium astronomicznym w Armenii. No jak się domyślam, byli tam sami wybitni fizycy, astrofizycy, matematycy, wszyscy z tytułami profesorskimi i z noblowskimi tytułami. Był tam tylko jeden pisarz, to znaczy Stanisław Lem. I on nie był na zasadzie jakiegoś rodzynka, który został zaproszony dla żartu, nie. Jego koncepcja, jego głos był uwzględniany tak samo jak wszystkie inne, co oznacza, że uczeni różnych dyscyplin, w tym przypadku astrofizyki, traktowali jego poglądy i jego pomysły zawarte w opowieściach przecież fabularnych jako zupełnie poważne koncepcje naukowe. To chyba pokazuje najlepiej, myślę, że lepszych dowodów nie ma, że cała twórczość Lema była zbudowana na paradygmacie głęboko naukowym, na bardzo głębokiej i szerokiej wiedzy o świecie, o tym świecie materialnym, co oczywiście zawsze każe postawić pytanie, że kim był ten geniusz, który to wszystko wiedział. No i to jest ciekawe, jak wiemy, Lem miał wykształcenie lekarskie, był lekarzem i to nieukończonym. Natomiast to wszystko, co zdobył jako swoją wiedzę, to metodą samouka. To był człowiek o bez wątpienia genialnym umyśle, który posiadał wiedzę kilku, jak nie kilkunastu instytutów naukowych.
I on tę całą wiedzę pakował do swoich książek i stąd one nie reprezentują takiego lekkiego, łatwego modelu prozy artystycznej, ale literaturę o takim dużym udźwigu intelektualnym. I żeby nie zagadać państwa też na śmierć odnośnie jego znaczenia i wartości, przypominam słynną paranoję wielkiego pisarza amerykańskiego Philipa Dicka, który po przeczytaniu paru książek Stanisława Lema doszedł do wniosku, że to nie może być jeden człowiek, bo takiej wiedzy jeden człowiek nie może skapitalizować. I doszedł do wniosku, że to jest grupa uczonych komunistycznych, którzy mają na celu mącić w wodzie w głowach mieszkańcom państw Zachodu, bo jest dowód jasny dla niego, że tego jeden człowiek napisać nie mógł.